Witam Was w kąciku domowych słodkości. W dzisiejszym odcinku nauczymy się, jak przygotować urocze mini muffinki, delikatnie aromatyzowane cytryną, udekorowane słodkimi kryształkami. Do ich wykonania niezbędna będzie forma do kryształków, którą znajdziecie w 7 numerze domowych słodkości. Do przygotowania kryształków będziemy potrzebować oleju słonecznikowego, 200 g cukru pudru, 1,5 łyżeczki winianu potasu, 115 ml zimnej wody. Do wykończenia 2-3 łyżki dżemu morelowego, cukier puder do posypania, 200 g białej masy cukrowej, 24 malutkie okrągłojadalne kryształki. Do zrobienia naszych słodkości potrzebne będą też: zaczynamy od dokładnego umycia i osuszenia formy do kryształków. Następnie przy pomocy pędzelka równomiernie nanosimy cienką warstwę oleju słonecznikowego w zagłębienia formy. Smarujemy olejem również blachę i odstawiamy wszystko na bok. Wypełniamy zlew zimną wodą na wysokość 10 cm. Będziemy później schładzać w niej rondel z bardzo gorącym syropem. Do rondla wsypujemy cukier, winian potasu i wlewamy 75 ml wody. Podgrzewamy na wolnym ogniu, mieszając metalową łyżką do momentu, aż cukier rozpuści się całkowicie. Przykrywamy go i gotujemy jeszcze minutę, aby mieć pewność, że kryształki cukru ze ścianek garnka również się roztopią. Zdejmujemy pokrywkę i do rondla wkładamy termometr. Gotujemy nadal mieszankę na wolnym ogniu, aż osiągnie temperaturę około 112-116 stopni. Musimy uważać, żeby nie poparzyć się gorącym syropem. Wlewamy do rondla resztę wody, ale nie mieszamy, żeby cukier się nie skrystalizował. Możemy delikatnie potrząsnąć rondlem, aby wszystkie składniki łatwo się połączyły. Gotujemy dalej mieszankę na wolnym ogniu do temperatury około 140 stopni. Może nam to zająć nawet 40 minut. Kiedy syrop będzie miał odpowiednią temperaturę, wstawiamy rondel do zlewu z zimną wodą, żeby przerwać gotowanie syropu. Teraz szybkim ruchem za pomocą łyżeczki nabieramy trochę mieszanki i wlewamy ją do formy w taki sposób, żeby syrop kapał z łyżeczki. Jeśli podczas wypełniania otworów syrop w rondelku stwardnieje, możemy podgrzać go odrobinę na wolnym ogniu, aby zmiękczyć go ponownie. Kryształki zostawiamy do ostygnięcia, a następnie wyjmujemy je z formy, naciskając na spodnią część i wypychając zawartość. Zamykamy je w hermetycznym opakowaniu i zostawiamy na później. Aby przygotować lukier, przy użyciu miksera ubijamy w misce białko z jajek, co jakiś czas dosypując trochę cukru pudru i nie przestając mieszać. Lukier nie powinien być zbyt gęsty, dlatego za każdym razem należy dodawać pół łyżeczki wody, aż do uzyskania płynnej, ale puszystej masy. Teraz możemy przełożyć lukier do rękawa cukierniczego i uciąć jego końcówkę. Zawijamy początek rękawa, wkładamy go do miski, przykrywamy wilgotną ściereczką i odkładamy na bok. Aby przygotować babeczki, rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni i umieszczamy w otworach formy mini papilotki. W misce łączymy masło z cukrem i miksujemy do momentu uzyskania puszystej i miękkiej masy. Cały czas miksując dodajemy jajka, a na koniec łyżkę mąki i mieszamy w taki sposób, aby nie powstały grudki. Ciągle miksując dodajemy skórkę oraz sok z cytryny i resztę mąki z proszkiem do pieczenia. Łyżką nakładamy masę do każdej z papilotek, napełniając ją do 2/3 objętości. Babeczki pieczemy w nagrzanym piekarniku 12-15 minut, aż wyrosną i się zarumienią. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy babeczki do wystudzenia. Teraz możemy zacząć dekorować nasze mini babeczki. Kładziemy je na desce i odkrawamy wierzch tak, aby był płaski.
Podgrzewamy dżem morelowy w żaroodpornej misce umieszczonej na garnku z wodą. Przecedzamy go później przez sitko, żeby pozbyć się ewentualnych grudek z owoców i przy pomocy szpatułki smarujemy babeczki odrobiną dżemu. Następnie posypujemy deskę i wałek cukrem pudrem. Rozwałkowujemy masę cukrową na grubość około 4 mm. Przy pomocy wykrojnika wycinamy krążki. Powinniśmy mieć 24 krążki. Jeśli pozostaną nam skrawki masy, możemy je rozwałkować i używać do całkowitego wykorzystania. Teraz bierzemy babeczkę i nakładamy na nią krążek z masy cukrowej. Delikatnie dociskamy go palcami, żeby przykleił się do dżemu. Zanurzamy palce w cukrze pudrze i polerujemy szybkim ruchem masę cukrową na każdej babeczce, tak aby błyszczała. Zaczynając od środka babeczki, nanosimy lukier na masę cukrową, tworząc drugi mniejszy krążek za pomocą rękawa. Robimy to okrężnym ruchem, żeby mniej więcej zakryć połowę powierzchni. Kładziemy na środku każdej babeczki okrągły kryształek, a wokół niego, w równomiernych odstępach, 6 kryształków. Dociskamy je delikatnie do lukru. Kiedy już wszystkie babeczki będą udekorowane, zostawiamy je do całkowitego zastygnięcia lukru. Gotowe! Babeczki możemy podawać do zjedzenia od razu, albo trzymać je w hermetycznym opakowaniu przez 3 do 5 dni, jeśli odstawimy je do chłodnego i suchego miejsca. A już w następnym odcinku przygotujemy przepyszne babeczki o smaku cappuccino, które udekorujemy profesjonalnymi czekoladowymi ozdobami. Żeby móc je zrobić, w 8 numerze Domowych Słodkości szukajcie specjalnej foremki do czekoladowych dekoracji i obserwujcie nasz profil. Smacznego!